Cześć, tu wikipedysta Pałajak 38, czyli Jarek. Porozmawiamy teraz o wstawianiu linków zewnętrznych w Wikipedii. Jak widzicie, artykuł o fikcyjnym naukowcu Janie Mieczysławie Zbijakowskim, który stworzyłem w swoim brudnapisie, ma już linki wewnętrzne, takie jak ten czy ten, czyli linki prowadzące do innych artykułów w Wikipedii. Ale teraz chcemy dodać link zewnętrzny, czyli prowadzący poza Wikipedię. Zanim to zrobimy, chciałbym podkreślić, że linki zewnętrzne w Wikipedii mają bardzo specyficzną funkcję i nie należy ich mylić z przypisami i należy też używać ich zgodnie z przeznaczeniem. To znaczy, linki zewnętrzne służą nam do wskazania treści, które nie były bezpośrednio użyte jako źródła dla artykułu, bo od tego są przypisy, ale które w istotny sposób uzupełniają wiedzę, którą zawiera artykuł. Natomiast trzeba pamiętać, że linki zewnętrzne nie powinny mieć charakteru reklamowego i generalnie powinny mieścić się w tych wszystkich zasadach, które nam mówią, czym Wikipedia jest, a czym nie jest. Teraz pokażę Wam technicznie, jak to się robi. Włączam edytor wizualny, klikając edytuj tutaj na górze. I teraz bardzo ważne jest to, że linki zewnętrzne muszą mieć zawsze swoją osobną sekcję, którą umieszczamy pod sekcją przypisów. Więc tworzę tutaj sekcję linki zewnętrzne. Mógłbym też zrobić to skrótem klawiszowym, tylko wtedy byłoby to gorzej widać. OK. I też przyjęło się jako zwyczaj w Wikipedii, że linki zewnętrzne dajemy na liście wypunktowanej, nawet jeśli jest tylko jeden, więc tworzę sobie tutaj listę wypunktowaną. I teraz na początek napiszę opis tego linku zewnętrznego. Na przykład lista publikacji Jana Mieczysława Zbijakowskiego. I teraz zaznaczam całą tą frazę i używam znanego nam już z linków wewnętrznych narzędzia do linków, czyli tutaj ikonka łańcucha. I zaznaczam, że ten link nie będzie tym razem prowadził do Wikipedii, tylko do strony zewnętrznej. I mam informację wprowadź pełen URL. I teraz oczywiście, ponieważ profesor Zbijakowski jest fikcyjną postacią, to też nie ma publikacji, więc użyję tutaj strony głównej Stowarzyszenia Wikimedia Polska, ale to tylko jako przykład, żebyście widzieli, jak to działa technicznie. I gotowe. I teraz, kiedy w to kliknę, przechodzę na tą właśnie stronę.